Cześć kochani, dzisiaj mamy 31 dzień projektu Halloween i mam dla Was coś specjalnego, bonus. Dzisiaj mam gości, mam tutaj jedną gościówę, a gość drugi stoi za kamerą. Kaję i Janusza z kanału Jakby nie patrzeć, tak? Dzięki, że je przedstawiłaś. I za chwilę już nie będziemy mieć tych gości, będziemy mieć kogoś jeszcze innego, będziemy mieć White Walkera, tak, tą kobietkę zmienimy w White Walkera. A Janusz, jeśli tylko czas nam pozwoli, pokaż Janusz, możesz się pokazać. A Janusza zmienimy w innego Waltera White'a, także zabieramy się do roboty, już nie mogę doczekać. Metamorfozę Kai zaczęłam od usunięcia wszystkich włosów z twarzy, czyli odsunięcia ich do tyłu. I spryskałam je lakierem, żeby nie wchodziły nam w drogę. W tej charakteryzacji nie ma potrzeby blokowania brwi, natomiast pokrywam je warstwą kleju, żeby je spłaszczyć i zabezpieczyć. Do nabudowania elementów trójwymiarowych na twarzy użyję metody, której właśnie się zorientowałam, że jeszcze Wam na kanale nie pokazywałam, czyli metody na lateks i chusteczki. Chusteczki rozdzieliłam na te najcieńsze, najbardziej takie podstawowe arkusze. Nakładanie zaczynam od warstwy lateksu, do którego przyklejam chusteczki poskręcane w paski. Muszą się dobrze przykleić, a następnie je również pokrywam warstwą lateksu. Tych pasków oczywiście nie układam równiutko jeden obok drugiego, tylko tworzę z nich taki organiczny kształt czegoś na kształt zmarszczek. Kiedy lateks już zaschnie i zostanie przypudrowany, nakładam na całą twarz kolor bazowy. Tutaj będzie to jasno-szary kolor z odrobiną niebieskiego. Na tym etapie wszystkie te zagłębienia, które nam się utworzyły, muszę pogłębić. Robię to ciemnym, takim prawie czarnym cieniem. Zmarszczki wykonałam tylko w tych najbardziej wystających, wyrazistych miejscach, bo uważam, że zaklejenie całej twarzy przy tej metodzie byłoby przesadą i totalnie wyeliminowałoby mimikę twarzy. Dlatego resztę zagłębień dorysowuję. Kości policzkowe i to zagłębienie, które tworzy się pod nim, dodatkowo podkreślam. Okolice oczu mocno przyciemniam. Jako baza ląduje kredka Jumbo Pencil z NYXa, a na to ciemno-grafitowy cień. Całość zaczyna naprawdę trójwymiarowo wyglądać, kiedy na najwyższe punkty tych nabudowanych i tych namalowanych zmarszczek nakładam białą, tłustą farbę. Ona nam się ładnie w tych miejscach rozetrze, wtopi i stworzy naturalnie wyglądający efekt. Namalowuję jeszcze dekolt, na koniec go jeszcze dopracuję i oprócz przybielenia włosów został nam jeszcze jeden ważny element. Otóż robimy Sky babę z brodą. Używam do tego specjalnych włosków Crepe Hair, które dostaniecie na makeyouup.pl. Przyklejam je oczywiście na Mastix. Włosy dobrze zaczesuję, wyciągam oczywiście wsówki i maluję farbą do włosów od Mayrona, którą widzieliście już w paru moich filmikach. Pora domalować dekolt, żeby na fotkach dobrze się to prezentowało. Podobna zasada, baza i domalowanie tutaj już troszeczkę grubszych i bardziej takich umownych zmarszczek. Na zdjęciach ten dekolt zawsze jest lekko rozmyty, więc detale nie są już tu tak istotne. Jeszcze tylko ostatnie poprawki i Kaja może wychodzić na miasto jako White Walker. I pierwszy etap już za nami. Kaja zamieniona w White Walkera. Ja się trochę boję, nie patrz na mnie. Ja chyba się uśmiecham. Gdyby ktoś z Was nie wiedział, ta charakteryzacja jest również częścią projektu Halloween, a projekt Halloween to 31 dni października, kiedy to codziennie pokazywałam Wam jedną swoją charakteryzację stworzoną specjalnie na Halloween. Dzisiaj mamy wyjątek, bo dzisiaj robimy dwie charakteryzacje. Teraz Kaja schodzi już z mojego krzesełka, a zapraszam na nie Janusza, którego zamienimy. No, zaraz zobaczycie.
Teraz zaczynamy metamorfozę Janusza. Ta metamorfoza będzie już nieco krótsza i tak, no zobaczymy, jak się zmieścimy w czasie, bo nie mam go zbyt wiele, bo Janusz z Kają muszą wracać do Warszawy. Więc spinamy tyłki i zaczynamy robotę. Lecimy. Lecimy. W przypadku Janusza też zaczęłam od lakieru, natomiast przy takich krótkich i sztywnych włosach niewiele to dało. Być może jakiś mocny żel dałby tu lepiej radę. Natomiast okazało się, że włosy pod czepkiem całkiem dobrze leżały, na szczęście. Czepek wykonałam z glacanu. Ze znanych mi materiałów jest on zdecydowanie najlepszy, cenowo porównywalny do lateksu. Jest jednak cieńszy, można nim uzyskać bardziej naturalny efekt. Zauważyłam też, że w przypadku lateksu jest problem z używaniem na nim cieni do powiek. Tutaj w przypadku glacanu tego nie zauważyłam. Janusz brody całkowicie nie chciał się pozbywać, dlatego starałam się ją zakamuflować w tym bardzo krótkim czasie, który tak naprawdę mieliśmy na tą charakteryzację. Na początek na te miejsca, które chciałam zakryć, nałożyłam klej i przypudrowałam. A potem całą twarz, łysinę i właśnie te miejsca, które zakryłam, pokrywam TV stickiem z Kryolana. Wszystko oczywiście dobrze rozcieram i rozprowadzam pędzlem. I obficie pudruję, bo ten podkład to jest jednak produkt tłusty. Trzeba go dobrze utrwalić pudrem fiksującym. Jak widzicie na pewno, ja tyłu czepka nie przyklejałam. My tutaj oczywiście tę charakteryzację robimy głównie na potrzeby fotek i właśnie tego filmu. Tył będzie więc mało widoczny, a na karku jest niestety mnóstwo włosów. Każdy z nas je ma. I usuwanie go z tamtego miejsca byłoby karkołomne dosłownie. Teraz przechodzę do odcieniowania. Używam do tego kilku odcieni brązów oczywiście. Czasu mamy niewiele, więc odpuszczam sobie takie bardzo szczegółowe detale. Szczegółowe detale, no to piękne mi wyszło. Ale co tam zostawię, pośmiejcie się. Skupiam się na tych najgłębszych, najbardziej wyrazistych zmarchach, których Walter White trochę ma. Zmarszczki będę jeszcze dopracowywać, a tymczasem rozjaśnię sobie najwyższe punkty jaśniejszym odcieniem podkładu. Muszę przyciemnić m.in. policzki. Natomiast to cieniowanie na zaroście to po prostu katorga. Walter White jest taki rudawy, a brodę ma no dosyć tak mocno rudą. Wybrałam taki rudawy właśnie odcień z paletki NYX Ultimate i zadziałał bardzo, bardzo fajnie. Podkładem, który użyliśmy na całą twarz, koryguje jeszcze nieco kształt brody, żeby była bardziej podobna do tej, którą ma właśnie nasz bohater. I jeszcze bardziej wyraziste brwi w takim złowrogim spojrzeniu. Co też robi sporą różnicę, bo Janusz ma bardzo łagodne spojrzenie. I nawet ciężko mu było zrobić taką wkurzoną minę, dlatego ten wyraz twarzy musi być już wymalowany. Zmieniłam jeszcze nieco kształt nosa, a szczególnie nozdrzy. Jeszcze tylko oczywiście niezbędne rekwizyty. Zdobyte dosłownie na ostatnią chwilę specjalnie do tej charakteryzacji. I gotowe! Ekspresowa metamorfoza Janusza w Waltera White'a, a właściwie w Heisenberga, zakończona. Say my name. Mówię ekspresowa, bo w ideale chciałabym mieć na to tak drugie tyle, ale właśnie myślę, że to będzie dosyć fajne pokazać Wam, że naprawdę małym nakładem czasu i tak naprawdę małym nakładem też kosztów można fajną metamorfozę przeprowadzić. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie mój kanał, wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkim, co robię. I oczywiście, jeżeli tego jeszcze nie robicie, subskrybujcie kanał Jakby Nie Patrzeć Janusza i Kai, bo jest to po prostu must have dla każdego, kto ogląda seriale i kto interesuje się popkulturą. Musi, absolutnie musi być na bieżąco z Jakby Nie Patrzeć. Także do zobaczenia już niedługo. Bye,
marzeniem po prostu. Zanim pójdziesz się zmyć, ja usiądę, okej? Okay? No. No, no. No. Usiądę i ty nagrasz wstęp. Nie, to jest głupie. Nie.